Czy trzeba być fanem futbolu, żeby obejrzeć ten odcinek Świata Gwiazd? Zapewniam, że nie. Chociaż cały będzie poświęcony Euro 2020, to oprócz samego kopania do bramki mamy sporo niecodziennych wydarzeń wokół i to zaledwie na półmetku fazy grupowej. Pośmiejemy się, jak to jest, kiedy politycy udają, że się znają na piłce. Sprawdzimy, jak jednym gestem na konferencji prasowej na Euro wielki koncern stracił miliardy i czy stadion to na pewno dobre miejsce na lądowisko spadochroniarskie. Ach, no i wybierzemy dla Was najlepsze memy okołoturniejowe. Koniecznie subskrybujcie nasz kanał, a my lecimy. My lecimy, a ktoś spada. I wcale nie jest mowa o naszych piłkarzach, którzy z mistrzostw spadanie załatwili sobie już po pierwszym meczu, a o spadochroniarzu, który zaczepił się o liny kamery rozpięte nad boiskiem w Monachium podczas meczu Francja-Niemcy. No, jeżeli chciał mieć najlepsze miejsce kibica na stadionie, to był to słaby pomysł, bo niemal wbił się w trybuny i mogło zakończyć się to tragedią. Okazało się, że mężczyzna to aktywista Greenpeace'u, a wtargnięcie drogą powietrzną na Allianz Arenę było protestem przeciwko Volkswagenowi, sponsorującego mistrzostwa. Akcja spektakularna, spektakularnie zakończona aresztem, a niektórzy początkowo nawet podejrzewali, że to jakaś zaskakująca atrakcja wymyślona przez organizatorów. Tak, zaskoczeń co nie miara. Szczęka musiała opaść producentowi Coca-Coli, kiedy Ronaldo, jeden z największych influencerów na świecie, ostentacyjnie odstawił dwie butelki coli poza kadr na konferencji prasowej przed meczem Węgry-Portugalia. Zamiast tego postawił butelkę z wodą. Niby mała rzecz, a świat błyskawicą obiegł ten filmik, po którym wzrosły notowania Ronaldo i utrwalił swój wizerunek dbającego o zdrowie sportowca. Dokładnie odwrotnie, bo w dół natychmiast poszybowały notowania Coca-Coli. Po konferencji cena akcji nagle spadła, a legendarna marka straciła 4 miliardy dolarów. Widać, lepiej zamiast organizatorom Euro było dać tę kasę Ronaldo, który kiedyś już przecież był twarzą Coca-Coli. A co u naszych? Spuszczone głowy. Po pierwszym meczu przegranym ze słabym przeciwnikiem w najgorszy sposób schowali głowy w piach. Z największych gwiazd reprezentacji wytknął ją tylko Krychowiak i posypał popiołem. Miał zagrać DJ po meczu, miał być splendor i sława, a były cisza w samolocie, na kolacji i w hotelu. Piłkarze wrócili do Sopotu budować formę życia na Hiszpanię. Tymczasem wyciekły słowa trenera Sousy przed meczem, na co uważać i gdzie mogą być bramki. I co? Tam właśnie były. Czyli winą drużyna nawet z trenerem nie może się podzielić. No tak, piłkarze nas zasmucili swoją postawą na boisku, ale od czego mamy polityków? Nikt tak jak oni nie poprawią humoru. Szczególnie ci z obozu rządzącego, którzy wybitnie, nieumiejętnie udają, że się na wszystkim znają. Tym razem pełnej kompromitacji gratulujemy panu Ziobrze, który dopóki jest w grze, każdy absurd jest możliwy. Piłka w grze, do końca, jak to mówił nasz znany trener świętej pamięci, Kazimierz Górski, który prowadził nasze reprezentacje do wielkich sukcesów. Dopóki piłka w grze, piłka jest okrągła, coś przekręcam, ale wiemy, o co chodzi. A skoro lecimy na fali śmiechu, to lećmy już do końca. Przygotowałam dla Was krótki przegląd najlepszych memów z Euro 2020. W końcu internety potrafią śmiać się długo i głośno. Do następnego.